The Krellas.
The Krillers. Jak słyszysz, deszczyk pada. Mamy nowy rok, 4 stycznia, także wszystkiego detailingowego w tym nowym roku. Szczęścia z wroga i słodyczy, detailingowy dziadzia życzy. Tak, jestem dziadkiem od 2 lat, musiałem się pochwalić, nie wytrzymałem, także hip hip hura. Wracając do samych deionizerów. Nie polecam do bieżącego mycia pel. Powód prosty. Przyspieszają kolorzy. Myślę, że to powinno wystarczyć. Katujesz ten pel. A tak naprawdę podziwiam ludzi, którzy po 2 tygodniach jadą robić test. A cię podziwiam, no to jest jego wybór, twój wybór tak naprawdę, jeżeli męczysz te felgi co tydzień, co 2 tygodnie. Jedzie, ma pył 2-tygodniowy na klockach, zarzuca Dejrona i jeszcze, powiem szczerze, okej, okay, wszystko fajnie, zarzucił tego Dejrona i jakby go spłukał, no zebrał ten gruby brud. Nie, on bierze pędzel i jedzie ten gruby brud, który leży na feldze i jedzie i pędzluje. Ja, no ból straszny, kurczę, to samo zrób na lakierze. Zarzuć na lakier i weź rękawice i przetrzyj. Ja to tak widzę, no niestety. Także jaranie się tym, że zebrałeś 2-tygodniowy pył, to jest żaden sukces, żaden frykas. No może tak, może jara cię krwawienie, okej, okay, rozumiem. Lubisz, twój lub. Ja osobiście stosuję Dejron raz w miesiącu i to też nie zawsze. Zależy jakie trasy robię, jaki przebieg. Dostosowuję ten produkt do przebiegu, który robię. Osobiście polecam produkty zasadowe, jest teraz tego taki wykwit, a nawet przekwit, że głowa mała. Osobiście używam Exceder 1-30 wystarczający. A brud tygodniowy, dwutygodniowy tak naprawdę przy odpowiednim zabezpieczeniu felgi zbierzesz pianą aktywną. Ten gruby brud, ten pył. Jeżeli jest odpowiednie zabezpieczenie, nieważne czy to będzie kudek, czy to będzie wosk, czy to będzie powłoka w najlepszym wypadku. No nie ukrywajmy, powłoka robi robotę. Tutaj naprawdę mycie bezdotykowe jest cudowne i polecam. Także jeżeli być na bieżąco, tylko i wyłącznie produkty zasadowe, tak naprawdę pół dwutygodniowy, tygodniowy to zbierze woda destylowana. Tak to widzę. Co do samego produktu firmy The Turner, produkt gęsty, zapach jajca niestety jest, przebija się delikatnie, dominuje zdecydowanie słodki zapach, przyjemny, przyjemny, fajnie się nim pracuje. No i tutaj aplikacja produktu, jest gęsty. A Guala w oszczędności nie pomaga. Tak, to są fajne atomizery. Nie powiem, nie są złe, ludzie się nimi jarają, ja rozumiem. Fajne, mają fajny wyrzut, fajne ciśnienie. Ja za nimi nie przepadam. Dlaczego? Ładują bardzo dużo chemii. Zanim zdążę właśnie zrobić ten ruch ręką, to on w jednym miejscu tak mi zarzuci, że kurczę, no nie wyrabiam. Osobiście mam chyba za wolny ruch. Za mulasty jestem. Tak, i jeżeli chcesz, 4 sztuki, pisz komentarz Guala, pierwszy komentarz zgarnie takie 4 sztuki tych atomizerów. Wracając sobie do samego do produktu The Turnera, zrobiłem porównanie. Tak jak widziałeś na teście, wewnętrzna strona felgi celowo nie była myta przez okres letni, żeby właśnie służyła do takiego testu. Nie wiedziałem, co będę na niej testował, jaki produkt. Tutaj akurat przypadło na The Turnera. RRC Plus znam już bardzo dobrze i stosuję go dosyć długo.
I na chwilę obecną, tak, ten hejtowany RRC, w tej cenie ja osobiście nie widzę produktu. Robi mega roboty, naprawdę. Rozprowadzenie tego produktu i leżakowanie jest dla mnie super. Śmierdzi. No tutaj Detarner bije go zapachem grubo, naprawdę. No, Detarner tutaj wypada o niebo lepiej. Zbieranie letniej rdzy. No tutaj przy tym teście, moim zdaniem, moja subiektywna opinia, mam nadzieję, że na filmiku to pokazałem i Ty też zauważyłeś, dla mnie lepiej zebrał RRC. Poprawiłem to ADBL-em i ewidentnie moim zdaniem więcej lotnej rdzy zostało po stronie Detarnera. Nie jest to zły Dionizer. Nie. On jest super i on na pewno znajdzie swoich zwolenników. Ja osobiście patrzę tutaj jakość cena. I tutaj RRC dla mnie moim zdaniem wygrywa. Zewnętrzna strona felgi była myta bieżąco, na bieżąco, więc tam krwawienie praktycznie nie występowało. RRC znalazło kilka punktów, ze 4 chyba. Detarner chyba 1 albo 2. Znaczy, no zdecydowanie mniej. Poprawiłem to też ADBL-em. No i tutaj też moim zdaniem, moja subiektywna opinia, po RRC nie było nic. Kompletnie. ADBL nic nie znalazł. Przy Detarnerze tam chyba 2 punkty znalazłem, więc o czymś to świadczy. Co do samego Detarnera, no on potrzebuje troszeczkę, przez to, że jest gęsty, potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się rozpędzić. Ale co dziwne, jak się już rozpędzi, niestety właśnie ten atomizer nie pozwala na rozłożenie go równo i w niektórych miejscach jest go więcej. Przez co, tak jak napisałem, napisane było pod filmikiem te opisy, w opisach, że powstają te placki, oczka. A dlaczego? Dlatego właśnie, że w jednym miejscu jest go więcej i zbiera go, robiąc takie oczka, gdzie już tak naprawdę tego materiału tam nie ma. Nie ma produktu i jest suchy placek, więc on już tam nie pracuje. Także mam nadzieję, że też to zauważyłeś na tym filmiku i że ten test jest wiarygodny i że go tak odbierasz. Także do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Hej!